Witajcie serdecznie. To znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Moi drodzy, przygotujcie sobie coś do picia, co lubicie. Ja mam swój wieczorny rytuał, piję zawsze herbatę czarną z dodatkiem goździków i cytryny i to jest mój rytuał, który, bez którego nie wyobrażam sobie dnia, czy raczej wieczoru. Po prostu mnie to uspokaja, wiadomo, że goździki odkażają, działają świetnie na układ trawienny, ale też na gardło, więc kilka goździków do herbaty i jestem bardzo zadowolona. Przygotujcie sobie coś do picia i będziemy dzisiaj, moi drodzy, mieć bardzo nietypowy temat. Tytuł filmu to Perfumowy koń trojański i zaraz wyjaśni się, dlaczego tak to nazwałam. A tak a propos, moi drodzy, wiecie, z jakiego drzewa zrobiony był ten słynny koń trojański? Z drzewa jodłowego. Sprawdziłam. A teraz już przechodzę do tematu. Moi drodzy, kilka dni temu otrzymałam od mojej widzki Oli bardzo dużo świetnych próbeczek opisanych oraz 5 próbek tylko ponumerowanych. 1, 2, 3, 4, 5. Nie wiedziałam, co tutaj jest w środku. No i wiecie, z takim napięciem testowałam te próbeczki. Myślałam, że może uda mi się coś rozpoznać. W przypadku jednego zapachu byłam, powiedzmy, blisko, jeśli chodzi o skład. Mam go tutaj. Byłam blisko, jeśli chodzi o skład. Natomiast, no przede wszystkim, co mnie uderzyło w tych próbkach od 1 do 3, to było coś bardzo intrygującego. Coś bardzo dobrej jakości. Coś z głębią. Z polotem. Coś, czego nie znałam. No i oczywiście zwłaszcza zapach numer 3 zrobił na mnie największe wrażenie, więc molestowałam Olę. Ola, powiedz mi, co jest, co to jest za zapach numer 3, bo on jest świetny, ja go po prostu chcę mieć, ja go muszę mieć. No i moi drodzy, dlaczego ja to nazwałam koniem trojańskim? Otóż dlatego, że okazało się, iż pod numerkiem 1, 2, 3 są odpowiedniki. Odpowiedniki perfum. No i teraz tak, ja z Olą przegadałam wiele godzin na tematy różne, na tematy perfumowe. Mamy podobne gusta, chociaż Ola bardziej lubi zapachy drzewne. Ja tak, wiecie, moje gusta to jest bardziej orient przyprawowy, ale Ola ma bardzo dobry gust, ma bardzo wiele takich świetnych zapachów, zwłaszcza właśnie z akordami drzewnymi, z wetiverem, z drzewem sandałowym i naprawdę ma świetny gust. Ale jeśli chodzi o tutaj o odpowiedniki, to miałyśmy odmienne zdania. Wiecie, wiele dyskusji się przetaczało przez YouTube'a, przez fora perfumowe na temat odpowiedników. Była nawet jedna afera na YouTubie. Część z Was o tym w ogóle nie wie i może lepiej nie znać tych kulis czy kulisów. Po prostu, no nie chcę już do tej afery wracać, ale jeden kanał zaatakował drugi kanał z tego powodu, że na jednym kanale pojawiły się właśnie odpowiedniki. No i później ja zostałam wciągnięta do tej bitwy, wbrew mojej woli. Zostały wyciągnięte moje prywatne wypowiedzi. Ja sobie tego nie życzyłam, a moje prywatne wypowiedzi, moje prywatne poglądy są też właściwie poglądami jawnymi. Zawsze mówiłam, że nie akceptuję odpowiedników, nie interesuję się odpowiednikami, interesuję się po prostu oryginalnymi perfumami. Po prostu, poprzez szacunek do twórców, poprzez to, że kocham perfumy, poprzez szacunek do twórców, do ich ciężkiej pracy, bo to wymaga wielu czasami lat, aby stworzyć jakiś zapach. No i wiecie, pojawia się jakaś marka, która kradnie ten pomysł i wypuszcza odpowiednik. Czy to jest etyczne? No choćbyśmy nie wiem, co tutaj wymyślali na ten temat, to nie jest to etyczne. Ale Ola przekonywała mnie i miała takie też dosyć mocne argumenty. Już dawno temu Ola mnie przekonywała, że i tak marki podkradają sobie pomysły, i tak jest coraz gorzej z jakością niszy, czyli nisza za ogromne pieniądze potrafi produkować zapachy, które mają bardzo marną trwałość. Natomiast Ola też taki argument przytoczyła, dlaczego marki, na przykład niszowe, nie sądzą się z tymi firmami odpowiednikowymi. Dlaczego nie wytaczają procesów? No bo jednak, jeżeli marka w swojej rozpisce ma napisane, którego zapachu jest to odpowiednik, czyli mamy tutaj no, ewidentnie tą kradzież pomysłu. No i tak, z Olą sobie dyskutowałyśmy.
każda pozostała przy swoim zdaniu. Natomiast, no właśnie dlatego mówię, że to tutaj mam konia trojańskiego, bo Ola przysłała mi 3 zapachy odpowiednikowe, wiedząc, że ja nie lubię, nie używam i nie interesują mnie odpowiedniki. Ale teraz powiem swoją opinię, no bo nie wiedziałam, co jest w środku. No i tak, troszeczkę tam odgadłam, nie wiem, czy już o tym mówiłam, bo nagrywam ten film drugi raz, więc już nie wiem, co mówiłam, czego nie mówiłam. W każdym razie odgadłam, że skład, mniej więcej tak wiedziałam, co jest w środku zapachu numer 3, wiedziałam, że tam jest coś jakby róża, figa, jakieś takie akordy właśnie świeże, cytrusowe, figa z różą. To mi się skojarzyło od razu z Rosa Botanica, jakoś tak, takie klimaty botaniczne, ciekawe bardzo, letnie. No Ola potwierdziła właśnie, że tutaj jest róża, figa w tym zapachu numer 3. Natomiast jeśli chodzi o 2 pozostałe, no to wiedziałam, że w zapachu numer 1 na pewno jest mnóstwo drzew i jest drzewo sandałowe, a w zapachu numer 3 jest mnóstwo vetiveri, trudno nie rozpoznać vetiveri, drzewa sandałowego. Czyli były to zapachy generalnie bardzo ciekawe, bardzo dobrej jakości, trwałe, z głębią, drzewne. Zresztą Ola bardzo kocha właśnie zapachy drzewne. No i tak, muszę powiedzieć, że dzięki tym zapachom ja jakby na nowo zaczęłam się interesować tymi zapachami stricte drzewnymi. To nigdy nie była moja ukochana kategoria. Oczywiście lubię akcenty drzewne, głównie drzewo sandałowe i iglaste drzewa. Natomiast nigdy nie byłam, wiecie, taką admiratorką zapachów drzewnych. Tak, wiecie, stricte drzewnych. Zapachy drzewne potrafią się ułożyć na mnie tak nie do końca kobieco, trochę czasami czuję takiego czegoś nieświeżego, dymnego, kwaskowatego, po prostu no nie zawsze ja te zapachy akceptowałam. Takie stricte drzewne. Ale, dobrze, przechodzimy do rzeczy. Co jest w środku? Co jest w środku? Otóż pod numerem 1, jak się okazało, jest Santal 33 Le Labo, czyli zapach absolutnie kultowy, kultowa nisza z Nowego Jorku. Jest to zapach, jak nawet napisał o tym New York Times, jest to zapach, który czuć wszędzie w Nowym Jorku. Jest tak bardzo popularny. I powiem Wam, moi drodzy, że od razu konkluzja jest taka, że jeśli chodzi o taką sławę, o taki hype, to wydaje mi się, że to jest, wiecie, zapach o wiele ciekawszy, bardziej intrygujący, który zasługuje na miano niszy, bardziej niż Baccarat Rouge, który też jest wszędzie, ale może poprzez to, że właśnie ludzie używają głównie odpowiedników tego zapachu, to po prostu on się zrobił taki powszechny, taki irytujący wręcz. Natomiast ja nigdy nie miałam kontaktu z marką Le Labo. Jakoś tak, wiecie, bywa tak, że po prostu jakieś marki nas w ogóle nie przyciągają do siebie. I tak było z Le Labo. No widziałam te butelki takie laboratoryjne, takie dziwne, takie by zamglone. I bałam się, że to jest taka nisza trudna, nienoszalna. Po prostu nie interesowałam się tą marką. I dzięki tym ponumerowanym próbkom mam teraz okazję zapoznać się właśnie z tym słynnym zapachem Le Labo. Santal 33, czyli zapach poświęcony drzewu sandałowemu. I mamy w tym zapachu skórę, papirus, cedr, oczywiście drzewo sandałowe, kardamon, fiołek, irys i ambroksan. No i muszę powiedzieć, że jest to zapach bardzo ładny, bardzo intrygujący. Jest to oczywiście taki zapach, który przypomina mi taką wizytę w lesie późnym popołudniem, spokój. Taki medytacyjny wgląd, jakby taki spokój, taki medytacyjny spokój, jakby czas się zatrzymuje, taki zapach kontemplacyjny. Myślę, że tak mogłoby pachnieć w otoczeniu mnichów, którzy medytowali pod drzewami. Wiemy, jaka jest symbolika drzew. Drzewo jest po prostu symbolem życia, symbolem rozwoju w różnych kulturach. Dlatego mnisi medytowali pod drzewami, nawet po kilkanaście dni. No i ten zapach jest, kojarzy się z takim medytacyjnym spokojem, z relaksem. Przy tym wszystkim jest naprawdę złożony, głęboki, bo mamy tam papirus, mamy akordy drzewne, i akordy, przepraszam, skórzane również. I czuć to wyraźnie, że tam jest skóra, tam jest coś, co się tli. Takiego ciekawego, intrygującego.
Zapach był inspirowany reklamą Marlboro, papierosów Marlboro, czyli tym takim kowbojem, który tak właśnie też tym takim letnim popołudniem przechodzącym w wieczór przy zachodzie słońca sobie gdzieś tam, wiecie, spokojnie jedzie na tym koniu, mamy tam z tyłu jakiś tam zachód słońca, czyli jest troszeczkę tego zapachu, są drzewa, są te akordy siodła końskiego, tak, skóry, no ja to rozumiem. I ogólnie marka Le Labo jest taką marką, powiedziałabym, dosyć ascetyczną. Jest to marka, która bardzo interesuje się i wspiera ekologię. I ta marka ma również zasadę, że nie rozdaje swoich perfum celebrytom. No poprzez to chce się wyróżnić, chce być jeszcze bardziej enigmatyczna, taka właśnie niszowa. Nie rozdaje swoich zapachów za darmo celebrytom, czyli no, chce być taka elitarna, tak? Czyli tak, no tak to jest i prowadzi ją dwóch panów, chyba oni są Francuzami z tego, co przeczytałam, czyli mamy tutaj, momencik, zerknę w swoje notatki, Edouard Rochy i Fabrice Penoit, dwóch panów z Grasse, dwóch panów założyło tę markę, no i mają oni swoje laboratorium, mają oni swoją ideologię, mają swoją filozofię, może tak ładniej to brzmi, zabrzmi, filozofię. I teraz jeszcze przeczytam Wam, czym oni się tak naprawdę, jakie oni zasady wyznają. Tutaj sobie gdzieś zapisałam. Tak, bardzo bliska im jest filozofia Wabi Sabi, Wabi Sabi, czyli odnajdywanie piękna w ciągłych zmianach, oraz perfekcji w tym, co niedoskonałe. Tak, i bardzo są przywiązani do właśnie takiej, do kunsztu rzemieślniczego, czyli swoje zapachy tworzą krok po kroku, bardzo powoli, nie spieszą się, nie podlizują się celebrytom, tak? No i też uważają, że tak naprawdę ten intrygujący zapach to jest właśnie taki zapach troszeczkę jakby niedokończony. I to jest też ten paradoks, prawda? Bo to jest ta ich filozofia, czyli ta Wabi Sabi, czyli coś jest jednocześnie niby dopracowane, prawie do perfekcji, ale ma sprawiać takie wrażenie czegoś takiego troszeczkę nonszalantkiego, niedokończonego. Zresztą panowie mają taki specyficzny styl ubierania się, możecie zobaczyć w Google'ach. Wyglądają tak bardzo nonszalancko, są jakby antytezą dla tych wszystkich takich, wiecie, wystrojonych celebrytów w drogich ubraniach. Oni raczej chodzą tak w dżinsach, w swetrach, no absolutnie jakby zupełnie inaczej wyglądają niż cała reszta tutaj tych perfumiarzy słynnych. No i tak, pod numerkiem 1 było Santal 33 Le Labo. Ciekawy, intrygujący zapach, gdzie czuć wszystkie te składniki. Pod numerkiem 2 było również, czy ja powiedziałam? Dossier, tak, odpowiedniki marki Dossier. Dossier, to jest chyba też amerykańska firma. I teraz tak, pod numerkiem 2 było Vetiver chyba Oriental. Jest to odpowiednik Bal d'Afrique Byredo. Ale też, jak widziałam na Fragrantice, jest to też odpowiednik po prostu vetiveru od Garlena i po prostu perfum takich tych słynnych vetiverowych. I jest to zapach, który, to ciekawe, bo jak przyznałam sobie go na rękę, to miałam skojarzenie z jakimś retroszyprem. To jest ciekawe, że vetiver może też mieć taką twarz, czegoś takiego szyprowego, tajemniczego, wyrafinowanego. Ten zapach też mi się podoba, ale jest on, oczywiście one wszystkie są uniseksami, ale ten zapach akurat jest stricte, powiedziałabym, dla mężczyzny, chyba najlepiej na mężczyźnie się ułoży. Natomiast przechodzimy teraz do zapachu numer 3, który od razu miałam taki efekt, wow, co to jest, ja chcę to mieć. To jest bardzo ładne, to jest inne, to jest intrygujące. Zatem, moi drodzy, pod numerem 3 tutaj jest zapach Noir 29, również oczywiście Le Labo. I jeszcze raz powiem, bo nie wiem, czy już to mówiłam, ja nie miałam z tą marką nigdy nic wspólnego, w sensie nigdy nie testowałam nic Le Labo. Błąd. Teraz myślę, że błąd, bo są to naprawdę ciekawe zapachy.
I teraz tak, ten zapach powstał w 2015 roku i tutaj odgadłam, że na pewno jest coś, jest na pewno figa, jest na pewno róża, jest na pewno coś takiego też świeżego. I miałam tutaj skojarzenie z Rossa Botanico od Balenciagi. Tak, Balenciaga chyba. Dobrze mówię? Tak. I teraz tak, co jest tutaj w tym zapachu numer 3? Figa, liść laurowy, bergamotka, bardzo dużo bergamotki, cedr, wetiveria, piżmo, siano i tabaka. Siano i tabaka. Jak ten zapach pachnie? No przecudownie, to jest taki optymistyczny zapach, to jest taka feria świeżości, takiej niebanalnej, naprawdę niebanalnej świeżości. Niektórym recenzentom kojarzy się on z herbatą Earl Grey. Ja tutaj nie miałam takich skojarzeń. W nazwie jest właśnie Thé Noir, czyli czarna herbata 29. Tak to się tłumaczy. I czuć tutaj, wiecie, taką tą cudowną, sielską atmosferę lata, którą ja pamiętam z dzieciństwa. Kiedy byłam dzieckiem i gdzieś tam takie leniwe popołudnia, czy poranki, kiedy, wiecie, na parapecie wąchałam sobie geranium, było tak rozkosznie leniwie, wokół mnie były jakieś owoce, jakieś zapachy jabłek, zapachy porzeczek, zapachy agrestu, bo dużo też czasu spędzałam jako dziecko w leśniczówce mojego dziadka i tam było i ogród, i las, i pole, i było dużo tych jabłonek, agrestu, porzeczek, były też pomidory i to wszystko razem tak pięknie pachniało. Też jakieś takie herbaty z miętą, z cytryną. To wszystko, co się kojarzy z tym latem, z takim odpoczynkiem, z taką błogością, jest w tym zapachu. Także przepiękny zapach, naprawdę cudowny. No i teraz właśnie, ponieważ są to odpowiedniki marki Dossier, to pora się z tym zmierzyć. Nie wiem, przepraszam, nie wiem, czy już mówiłam, bo nagrywam ten film drugi raz i mi się wszystko teraz miesza. Nie wiem, czy powiedziałam to w pierwszym filmie, czy już w tym. Jeżeli powiedziałam to już na początku, to przepraszam, no to jeszcze się powtórzę. Moi drodzy, ja nie akceptuję odpowiedników. Zawsze to było moje mocne zdanie, moje mocne postanowienie, że ja nigdy nie będę wspierać marek, które kopiują inne marki i będę się tego trzymać. Oczywiście, jestem szczera z Wami, więc mówię jak jest, że te zapachy są dobre, dobrej jakości. Nigdy bym nie pomyślała, że to odpowiedniki. Ale myślę, że trzeba mieć jakieś zasady w życiu i ja tych zasad będę trzymać się. I po prostu teraz już zamówiłam sobie próbkę właśnie tego Thé Noir 29. Już ta próbka do mnie idzie, Le Labo, bo chcę po prostu zobaczyć, chcę poczuć, jak ten zapach pachnie w oryginale. I jeśli będzie dobry, będzie tak grał z moją skórą, tak jak ten odpowiednik, to go sobie kupię po prostu. Natomiast no, jestem z Wami szczera, te zapachy pachną bardzo dobrze. Chyba powiedziałam na początku, że z Olą sobie dyskutowałyśmy nieraz na temat odpowiedników i miałyśmy odmienne zdanie. Ja szanuję jej zdanie, a ona szanuje moje zdanie i wszystko super, tak? Możemy się różnić pięknie, tak? Pięknie różnić, o tak. To by się przydało politykom polskim, żeby się po prostu pięknie różnić, czyli nie atakować drugiej strony tylko dlatego, że ma odmienne zdanie. Także moi drodzy, Thé Noir 29 idzie do mnie już pocztą i dam Wam znać, jak pachnie. Natomiast jeszcze tutaj powiem, co jeszcze tutaj mnie zafrapowało z tych już takich próbek, które były opisane. Otóż bardzo ładnym zapachem jest polski zapach Alvernum Tea Leaves, czyli liście herbaty i coś tam jeszcze, przepraszam, chyba mimoza. Tak, chyba tak, jak dobrze pamiętam. Bardzo ładny zapach, polski, niedrogi, na lato, też taki właśnie świeży, szlachetny. Mamy tam dużo mięty, no i liście herbaty, po prostu zapach zielony, cudowny, taki naprawdę też radosny, z bardzo naturalną miętą. No i jeszcze z tych próbek, jeszcze wszystkich nie przetestowałam, bo chcę po prostu sobie tę przyjemność dozować. I jeszcze raz, jeżeli nie powiedziałam tego, mówię teraz jeszcze raz. Ola, dziękuję Ci bardzo, masz świetny gust. Te wszystkie zapachy są naprawdę super. Może nie każdy jest mój, ale one wszystkie są super jakościowe. Naprawdę. I bardzo wysmakowane. Także Ola ma świetny gust, ale także robi świetne zdjęcia. Jeżeli ktoś jest na grupach na Facebooku, to może zobaczyć Oli zdjęcia.
Ola się bardzo poświęca, chodzi czasami wczesnym porankiem z aparatem po śniegu i robi przepiękne zdjęcia flakonom, ale nie tylko flakonom. Moi drodzy, teraz jeszcze powiem, co mi się tak bardzo podoba z tych tutaj już próbek, które są określone, opisane. Otóż, i znowu założę okulary, Boucheron, butikowa kolekcja Boucheron. Znam z tej butikowej kolekcji tylko wanilię. Kiedyś miałam próbkę. Uważam, że to jest super piękna kolekcja. Również piękne flakony. Po prostu flakony są dla mnie takim cacuszkiem. No i Ola przysłała mi tutaj próbkę Santal de Candy. Nie wiem, jak to się czyta, ale nie chodzi o candy, o cukierek. Na pewno nie. Santal de Candy, chyba tak to się czyta. To jest zapach z 2018 roku i mamy tutaj pieprz, kardamon, jaśmin, fiołek, cedr i drzewo sandałowe. Zapach, no, bardzo piękny, bardzo wysmakowany, taki aromatyczny. To drzewo sandałowe jest tutaj takie błogie, takie cudowne, takie szlachetne. Zapach mnie się od razu skojarzył z Femini Dubois Lutensa i z Dolce Vita Diora. Jest coś bardzo podobnego w klimacie. Piękny zapach, ale nie miałam tego takiego efektu wow na zasadzie, że ja tego nie znałam. Ja znałam ten klimat, ten vibe. Jednocześnie muszę powiedzieć, że jest to zapach bardzo piękny. Jeśli ktoś lubi drzewo sandałowe, no to super zapach. Natomiast bardziej mnie zafrapowało właśnie to Te Noir 29. I jeszcze tutaj sobie zrobiłam notatki, jeśli chodzi o drzewo sandałowe. Takie podstawowe informacje i od razu Wam tutaj to przeczytam, bo myślę, że to jest też ciekawe. Moi drodzy, od czasów starożytnych drzewo sandałowe to jest święty zapach Hindusów. Oni już go znali około, teraz jak to przetłumaczyć, 500 rok przed naszą erą, 500 rok przed naszą erą. To już był ten czas, kiedy Hindusi uznawali zapach drzewa sandałowego za święty zapach. A współczesne perfumiarstwo używa drzewa sandałowego, aby nadać perfumom egzotycznego wschodniego posmaku, ale również jako utrwalacz. I jest to niesamowity utrwalacz. Jest to składnik, który ma moc wyrównywania szybkości parowania pozostałych składników. Bardzo ciekawe, prawda? On jest takim buforem. I teraz dzięki obecności drzewa sandałowego, zwłaszcza w bazie, bo zwykle tam się umieszcza ten akord, uważajcie, bo to jest ważna informacja, zwłaszcza dla osób, które mają duże kolekcje perfum i boją się, czy zapachy się czasem nie popsują. Zatem drzewo sandałowe, dzięki drzewu sandałowemu zapach pozostaje niezmieniony do końca terminu ważności. Jeszcze raz przeczytam. Dzięki drzewu sandałowemu zapach pozostaje niezmieniony do końca jego terminu ważności. Według mnie i z moich obserwacji wynika, że im starszy zapach, w sensie zapach, gdzie używano głównie naturalnych składników i im starszy zapach, tym lepiej on trwa w czasie, tym lepiej on po prostu jest, tym lepiej daje się przechowywać, tak? Nie pamiętam, żeby popsuł mi się jakiś zapach z tak zwanej starej szkoły perfumiarskiej. Po prostu nie pamiętam. Natomiast popsuły mi się tylko dwa zapachy w całym moim życiu i były to zapachy współczesne, przeze mnie przechowywane bardzo dobrze. Także tak. I co jeszcze tutaj, jeśli chodzi o to drzewo sandałowe? W perfumach używa się głównie białego drzewa sandałowego, które nazywa się Santulum Album. I ono głównie rosło właśnie w północnych Indiach, w Birmie i w Chinach. I teraz, moi drodzy, dlaczego to drzewo było uważane za święte? Między innymi dlatego, że ono było niezwykle, no oczywiście piękne i zapach też jest piękny, taki spirytualny wręcz, natomiast też chodziło o to, że to drzewo sandałowe było niesamowicie odporne na próby ataku ze strony insektów, mrówek i tak dalej. I teraz tak, było używane przez Hindusów i nadal jest używane w ceremonii zaślubin. Spalano ten święty właśnie, ten święty ogień w namiotach małżeńskich podczas ceremonii ślubnych. Tak, i również przy innych ceremoniach religijnych Hindusi uważali, że jeżeli jesteśmy poddawani
emanacji zapachu drzewa sandałowego, to oczyszczamy swoją duszę z różnych tam grzechów, tak, przewinień. Także tak to wygląda. Koń trojański. Wpuściłam do swojego świata tego konia trojańskiego, nieświadoma, co tam jest w środku. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio i jestem tak naprawdę bardzo wdzięczna Oli, że mogłam się z tym zmierzyć, że mogłam troszeczkę może zmienić nieco optykę na tę markę odpowiednikową, ale muszę powiedzieć, że ta marka robi dobre zapachy, ale to nie znaczy, że ja będę kupować odpowiedniki, raczej nie będę tego robić. Biorę tutaj tylko, wiecie, dopuszczam jedną opcję. Jeżeli naprawdę kochałabym jakiś zapach, który został wycofany i jest kompletnie niedostępny, to wtedy mogłabym złamać tę zasadę i słyszałam niedawno o tym, że jest właśnie taki zapach odpowiednikowy, który pachnie jak Indian Summer Priscilla Presley, a jest to zapach, który kochałam jako nastolatka i jest on no raczej absolutnie już niedostępny i w takich tylko przypadkach mogłabym zmienić moją decyzję o tym, że nie kupuję odpowiedników, ale generalnie ja po prostu odpowiedników nie kupuję. Także zasady trzeba mieć. Olu, bardzo dziękuję. Jest to ogromna przyjemność testowania wszystkich tych zapachów i dzięki Tobie na nowo pokochałam zapachy drzewne. Także no, jest to duży przełom dla mnie, tak, duży przełom. I bardzo jestem szczęśliwa, że dzięki tym odpowiednikom będę mogła teraz zainteresować się głębiej marką Le Labo. Uważam, że jeżeli tak będą pachniały oryginały jak odpowiedniki, a może i lepiej, no, taką mam nadzieję, że jednak jeszcze lepiej będą pachniały, no to będę Wam tutaj polecać markę Le Labo. Poczekamy, zobaczymy, na spokojnie, bez szaleństwa. A teraz idę przygotować trochę owsa dla konia trojańskiego, bo zgłodniał. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.